koszmar. Poluje na nas pod osłoną nocy. I tylko Wiedźmin może wybudzić nas z tego koszmaru. Hej kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmin 3. Krew i wino. Moi drodzy, w poprzednim odcinku zajęliśmy się sprawą dziwnych dźwięków na cmentarzu, a okazało się, że to było martwe małżeństwo, które po prostu się kłóciło. No, ale zaradziliśmy temu, przenieśliśmy urnę i każda ze stron jest zadowolona, a my zdobyliśmy gównianą kartę do gwinta. Tak jest, moi drodzy, gównianą. No tak to wygląda. Także, moi drodzy, lecimy dalej, sprawdźmy, co czeka nas na szlaku. Jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, dla was to jest tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz zapraszam do świata Wiedźmina. Moi drodzy, tak więc lecimy dalej. Sprawdźmy tak, zadania poboczne, tutaj mamy ten gwint, poszukiwań też mamy kilka, ale z tymi poszukiwaniami to na razie się nie będziemy nigdzie wychylać. Na mapie tego otóż to miasteczka też jest kilka innych wykrzykników i nimi się właśnie zajmiemy. Ale zanim to nastąpi, to ja jednak wolę do poranka. Nie wiem czemu, ale zawsze tak mam, ten świat o wiele bardziej mi pasuje w dziennych barwach. I tu jest jakiś jegomość. A ty to kto? Wiedźminie, jak to dobrze, że na ciebie wpadłem. Masz do mnie sprawę? Jakieś nowe zlecenie? Zlecenie to już było. Nie pamiętasz, mistrzu? Kilka lat temu, podczas twojej poprzedniej wizyty w Bokler. Byłem wtedy trochę spłukany. Przypominasz sobie? Obiecałem, że spłacę wszystko co do grosza. Coś sobie przypominam. Niestety, zanim się rozliczyliśmy, pojechałeś w dalszą drogę. Ale odłożyłem twoje pieniądze i założyłem ci lokatę. Zaraz. Jaką lokatę? Oszczędnościową. W banku Cianfanelli. Zgłoś się do nich, a na pewno wypłacą pieniądze. Pewnie czeka tam już niemała sumka. Dzięki. Chętnie się tam przejdę. No proszę. Trzeba będzie zajrzeć do tego banku. No to idziemy zobaczyć. Jak czeka na nas kasiora, to my nie odmówimy. To my nie odmówimy. Trzeba wrócić w ciągu dnia. A co, my nie jesteśmy w ciągu dnia? No dobra, to skoro tak, to ja mogę nawet medytować do południa. I co teraz? A, otwarte, dobra, dzień dobry. Mogę jakoś pomóc? Pieniądze. Witamy u Cianfanelli. Świetnie. Proszę, jakiś urzędas śpi. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Chciałbym wymienić walutę. Bardzo proszę. Proszę, 2517, pięknie. Mam u was konto i chciałbym pobrać z niego pieniądze. Oczywiście. Pana godność? Geralt z Rivii. Proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz znajdę dokumenty.
Aha, coś czuję, że ta cierpliwość trochę potrwa. Kotek. Co za sierściuch. Obawiam się, że zaistniały pewne nadzwyczajne okoliczności. Mam w aktach adnotację o śmierci posiadacza rachunku. Jak widać, to już nieaktualne. Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto, będzie potrzebne zaświadczenie A38. Po więcej informacji proszę podejść do stanowiska numer 1. Gdzie to okienko numer 1? Szuka A38. A to dobre. Ja pierdzielę, to z tym A38 to mi od razu przypomina 12 prac Asterixa, nie? Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? Chciałbym reaktywować konto bankowe i potrzebne mi zaświadczenie A38. To nie tutaj. Co ma znaczyć nie tutaj? Powiedziano mi, że dostanę tu zaświadczenie A38. Się szanowny tak nie denerwuje, bo mu żyłka pęknie. To może szanowna mi powie, gdzie w takim razie mam iść po ten dokument? Może na piętrze w ewidencji? Albo na dole, w archiwum. Musi szanowny pytać. Będę pytał. Pierdziele, dobra, to idziemy najpierw na górę. Co potrzeba? Nie wiem, którędy, ale pójdę. Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż nasz bank. No ta. Was nawet swoich pieniędzy pobrać się nie da. Z drogi. Przepraszam, muszę przejść. Zaraz, pan tu nie stał! Gdzie? Super. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak. Poproszę formularz 202. Bądźmy grzeczni. Formularz 202. Rozumiem. Gdzie mogę dostać taki dokument? Już wszystko wyjaśniam. Zaświadczenie A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. To stamtąd przychodzę. Nieważne, wrócę z formularzem 202. Gdzie się pyta? Problem panowie mają? Wepchnąłeś mi się pan do kolejki! Nigdzie się nie wepchnąłem. Stałem tu od początku. Tak. Dziś już 3 takich było. Każdy tak mówi. Nie będę tego tolerował. Zaraz cię nauczę kultury. Spróbuj tylko. No, dostanie bryj czy nie dostanie? Hola, panowie. Jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz. Wychodzimy. On jeszcze nie wie, na co się porywa. O proszę, już nawet się grupka gapiów zebrała. Przeszła ci ochota?
cię nauczę. No. I leżysz, ojciec. Pan tu nie stał. Dobra. Jeszcze przerwę ma. Rozumiesz, kochana? Ona twierdzi, że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam najmocniej. Chciałem coś załatwić w okienku numer jeden. Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo przecież... Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Przerwa jest. O, kochana, podpisz mi tu, o tutaj. O, to pani. Mam taki mały interes. Przerwa jest! Mówi się jak do człowieka, to nie rozumie. Chyba nie ma wyboru. Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż nasz bar. Dobra, usiądź ci poczekaj. No, nie, no to jest... Ale naprawdę, no jak z 12 prac Asterixa. No idealna scena, nie? Wiem, jak to się skończyło w Asterixie. Nie wiem, jak to się skończy tutaj. Trzeba czekać, co? Przerwę mają. A tak z ciekawości. Kolega to co próbuje załatwić? Zaświadczenie A38. Chociaż teraz to chyba formularz 202. Formularz 202? Łatwizna. Spróbowałby kolega zdobyć certyfikat P. Tak sobie czekamy. Może partyjeczkę gwincika? Widzę, że dobrze znasz to miejsce. Pewnie załatwiłeś tutaj niejedną sprawę. A owszem, proszę kolegi, owszem. To i owo udało mi się ugrać. Ach, no bo widzi kolega, trzeba mieć na to dobry sposób. Bez dobrego sposobu ani rusz. Widziałem już wszystko. Próby czarowania, hipnozy, przekupstwa. Nic nie działa. Skoro nic nie działa, to co można zrobić? No co, no co? Być miłym. Tylko tyle i aż tyle. No bo wie kolega, taka kobieta to siedzi tylko w tym okienku po 12 godzin albo i dłużej. Nigdy jej nawet nie powie... Miłego dnia. Kurde, miałem z nim w gwinta zagrać. Jak kolega jeszcze by zorganizował jakie kwiaty albo perfumy, sprawa rozwiąże się w trymiga. No dobra, to spróbujmy. Cholera, mogłem jakąś kartę pewnie unikatową od niego dostać. Powodzenia, kolego. No trudno, zdarza się. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A38 potrzebny jest formularz 202? Straciłem sporo czasu. Się szanowny nie unosi. To przecież oczywiste. Inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność? Geralt z Rivi. Już szukam. Gedon Gemmel. A jest. Geralt z Rivi. No, pewnie będzie jakiś problem. Nie mogę wydać formularza 202. Co proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Niech mi szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić?
Zanim pójdę, muszę się do czegoś przyznać. Ja tu przychodzę specjalnie. Specjalnie? Tak. Żeby choć chwilę z panią porozmawiać. Przyjdę jeszcze raz, może dwa. I w końcu może się pani do mnie uśmiechnie. Nie wyobraża sobie pani, jak bardzo na to czekam. Szanowny to jest Czaruś. Niech szanowny tu chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianfanelliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów. No proszę. Bycie miłym nic nie kosztuje, widzicie. Mówi się im nie przeszkadzać, ale nie. Ciągle ktoś dupę zawraca. O, kogo ja widzę. Serdeczności, mistrzu Geralcie. Dawno nas nie odwiedzałeś. Bo byłem trochę zajęty. Ale teraz już nie jestem. I mam do ciebie sprawę. Oczywiście. Mów, w czym mogę ci pomóc. Widzisz, mam mały problem z kontem. Chciałem pobrać z niego pieniądze i... Nie ma sprawy, zaraz wszystko wypłacimy. Będzie tylko potrzebna jedna taka drobnostka. Już to słyszałem. Zaświadczenie A38 i tak dalej. No, bez tego nie da rady. Ale widzę, że jesteś zorientowany w bankowości. Załatwisz to w Trymiga. Konkret, proszę. Dość wymówek. Wypłać moje pieniądze. Teraz. Ale mistrzu Wiedźminie, po co te nerwy? Zaraz wszystko wypłacimy, tylko najpierw muszę zobaczyć niezbędne dokumenty. Mam dla ciebie dokument znaczący dużo więcej niż te wszystkie twoje zaświadczenia. Proszę. Wezwanie od jaśnie oświeconej? Mhm. I jako jej osobisty wysłannik, na jego podstawie domagam się dostępu do mojego konta. Natychmiast. Tak, 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 mistrzu Wiedźminie. Chodźmy. No, bez dyskusji. Jak tam interesiątka, mistrzu Wiedźminie? He? Nie narzekam. Powinszować, bo u nas to słabo. Handel winem idzie coraz gorzej. Pewnie przez te fikuśne nazwy. Nikt poza tuszą nie wie, jak wymówić. Dajmy na to. Poczytamy sobie później. Ludzie wstydzą się kupować. Tak, o co chodzi? Wszystko w porządku? Nie interesuj się. Gotowe. Skrytka numer 256. Po prawej, na końcu. Oho! Gianfanelli, co tu jest grane? Ta skrytka jest pusta. No... Pieniądz musi być w obrocie, więc jak dowiedzieliśmy się, żeś umarł, mistrzu, to puściliśmy go w ruch. Kupiliśmy akcje, obligacje, zainwestowaliśmy w rozwój paru winnic, no i się rozeszło. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po prostu mnie okradłeś, tak? Ależ, mistrzu Wiedźminie, gdzieżbym śmiał, ja? Śmiałbyś, Cianfanelli, śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję. Klnę się na brodę mojego ojca. Tydzień. Ja ani dnia dłużej. Nie pożałujesz, obiecuję. Wszystko przygotuję, a ty wróć za 7 dni. Mhm. Do zobaczenia. No dobra, moi drodzy, czyli poczekaj tydzień i porozmawiaj z Cianfanellim, więc długo nie myśląc, moi drodzy, medytacja.
7 dni. To już mamy chyba ze 3, tak? No i dobra, moi drodzy, tak więc to chyba powinno wystarczyć, pewności nie mam. Ludzie mogą się dziwić, że tydzień czasu Wiedźmin klęczy przed bankiem. Idziemy porozmawiać z Cianfanellim. To że ty? O co chodzi? Mam twoje pieniądze, a także prezent w dowód wdzięczności za okazane zaufanie. Ten miecz nazywa się Rachmistrz. Uratował mnie co najmniej kilka razy. Dziękuję. Uznajmy, że jesteśmy kwitem. Jeszcze jedno... Przepraszam za to zamieszanie. No i udało się, moi drodzy. Odzyskaliśmy swoje pieniądze i dostaliśmy jakiś miecz. Rachmistrz, broń stalowa, o. Ciekawe. Ciekawe, ma nawet jedno gniazdo, ale w związku z powyższym, że tak to wygląda, to trzeba iść, moi drodzy, do Corvo Bianco, aby nasz wiedźmiński rynsztunek odłożyć. No co jest z płotką? Aha, nie wywabisz, no pewnie, nie wywabisz. Żre siano i tym razem się nie ruszy, no. Co tu się dzieje? Pierdziele, ile gąsek. O, teraz się rozłożyły, ale tak to były wszystkie jedna na drugiej. Było dobre. No i pięknie. To jest arcymistrzowski srebrny. Ostrze zimy. Ostrze zimy zabieramy i... Mamy arcymistrzowski stalowy. Dobra, bo to muszą być... Te dwa miecze muszą być obok siebie. Tu nie ma. Nie ma nawet żadnego ale w tym temacie. My mamy tu już wszystkie te gry. Wiedźmiński rynsztunek. A to jest co? Lazurowy gniew. Znaczy nie, no czekajcie, bo my... Aha, no tak, bo ja już ten miecz mam tutaj. Dobra, szansa na wytrącenie z równowagi. Tak niech będzie. Ok. Mamy ten fiolecik. Dobra, i tutaj też musimy tak schować czy sprzedać. Ostrze zimy. No tego na pewno nie sprzedamy. Melit. A dobra, już zostawmy na razie wszystkie tutaj, bo nie chce mi się z tym tańcować. Także moi drodzy, tak to wygląda. W tym oto momencie i w naszej otóż to sypialni zakończymy ten oto odcinek. Proszę, czy my tu coś możemy? A, historia Corvo Bianco i tu mamy jakieś dzienniki, niedzienniki, różne inne pierdolniki. No dobrze.
Trochę tego jest, jak widzicie. Gdybyśmy chcieli czytać, to samo czytanie by zajęło od cholery. Dobrze. Tak więc, moi drodzy, w tym oto momencie zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, dla was to jest tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz zapraszam was jeszcze na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. I żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej!